Wyjemy, słoneczkiem na dzień dobry. Amelka już jest tak głodna, że stoi nad koszykiem. Amelka uśmiechnięta, bo znalazła sobie huśtawkę. Oliwka też coś ćwiczy. A dzisiaj po raz pierwszy dodatkowo nagrywaliśmy przepis w namiocie. Gdzie zrobimy deser. Zapraszam do oglądania filmu. Żyjemy słoneczkiem na dzień dobry. Tutaj już kawka czeka na mnie, proszę bardzo. Ja już wypiłam. Mama już wypiła. Oliwka już sobie gra. I po śniadaniu już. W nocy padał deszcz. Amelka jeszcze śpi. Aż coś się tam rusza, ta kotala. Może zaraz wyjdzie. A ja będę się zaraz przebierał, bo już mi się zrobiło ciepło i słoneczko będzie można wyłączyć też. Jeszcze niech Amelka wstanie. Jak Amelka wstanie, mama się budzi tak naprawdę. Proszę mnie to nie filmować takie nie, taką rozczochranę. Witam Was w nowym dniu razem z Amelką i Misiem. I Oliwka też wita. Cześć. To. Mama też tu rękę pomacha. O, proszę bardzo. Zaczynamy nowy dzień. A wy zasubskrybujcie nasz kanał. I dajcie łapkę w górę. Amelka już jest tak głodna, że stoi nad koszykiem z jedzeniem, czeka na bułeczki. Mamy pierwszą noc za sobą. Ja muszę znaleźć, gdzie jest mój statyw albo gimbal, bo trzymam w ręku kamerkę. W nocy padał deszcz. I nic nam nie przemokło. Namiot przeszedł swój test padania deszczu. Teraz będzie grała Amelka z Oliwką. Rozkładają karty. Amelka się nie może doczekać, by pójść na plac zabaw. A wiatr mamy dzisiaj spory, a będzie jeszcze większy. Dzisiaj już widać pole namiotowe. Ale pewnie będę musiał dograć głos, dlatego że wieje wiatr. Zbliżamy się do jeziorka, które jak pani powiedziała, że jest czynne. To jeziorko jest czynne cały rok. W lato są turyści, a w zimę są morsi nad tym jeziorkiem. Amelka znalazła swoją zabawę i zbiega po pochylni. A może to nie ryba, tylko tam jest źródełko, jakieś bąbelki wyskakują, o. Ciekawe co to jest. Ciekawe. Może gejzer na przykład i wulkan tu wybuchnie. A mama, ciężko, boli. Boss! Cześć, to tak? Jestem ja na piasku. Koniec, idziemy dalej, bo Amelka nas pogania. I jesteśmy na siłowni. Powiedziałem dzieciom, że to jest plac zabaw. Nie dodałem, że dla dorosłych. Dzieci nie dały się nabrać, że jest plac zabaw. Powiedziały, że to jest siłownia. No mocno, mocno.
Ciopszy plecami. O, widzisz? Bo to własny ciężar podnosisz tam. No, trochę właśnie za dużo. Oliwka też coś ćwiczy. Amelka uśmiechnięta, bo znalazła sobie huśtawkę. No, no, o. Jeszcze raz od początku. Amelka idzie ostrożnie. Oliwka też uważa, na co staje. Z życia w namiocie, dzieci sobie leżą na materacach i rysują. Koloruje Amelka, tak? Oliwka? Robię. Gotujemy obiad, odgrzewamy. Dzisiaj ja rządzę kuchni. Patelnia raz. Ale krzywo. Lalala. Musiałem pokombinować, żeby to było prosto, dodatkowo, bo jak postawiłem to, to było krzywo. Mamy widelec, mamy kotlety i grzejemy. W namiocie. Dlaczego? Bo na dworze dmucha 20 na godzinę. Taka prognoza jest na dziś. Więc pozostaje nam pichcić w namiocie. Ale tu mamy siateczkę, wszystko odparuje. Chcesz jeść? Dobrze, tata już robi. Pobaw się jeszcze. Robi. Oli, ty też. Proszę, bawcie się teraz tam. Bo ta... zrobiłam taką kolorową. Dobrze, tata się bardzo cieszy. A czy dzisiaj pójdziesz ze mną na ten sukces? Nie, jutro powiedziałem. Tak. Oliwka już mnie dzisiaj męczy, bo zobaczyliśmy feraty dla dzieci, że pójść, no i pewnie pójdziemy, ale jutro, bo dzisiaj wybieramy się do krajobrazowego parku. Pierwsze kotleciki już myślę, że są gotowe. Amelka głodna, nakładamy. Druga porcja się robi, a tu ekipa już zajada głodomorków. Prawda jest taka, że będąc nawet na kempingu z dziećmi, można nadal korzystać z diety rozdzielnej. Na dzisiaj mama przygotowała kotleciki oraz surówkę, sałatkę. I ja mam atrakcję, bo pozwolono mi smażyć na patelni. Zasubskrybujcie nasz kanał, dajcie łapki w górę. Proszę bardzo, mamy kotlecika, mamy surówkę. Z czego to jest kotlecik? Pierś kurczaka. A w czym panierowana? Sezam, ziemię. Czyli wszystko neutralne. To jest ciasto. W cieście z sezamu i siemienia. Kupiliśmy namiot w wersji Fresh i Black. Black z ciemną sypialnią, po to, żebym się mógł wyspać, jak przyjadę na biwak. I co? Dzisiaj 6 rano już się obudziłem i potem już nie zastałem. Jestem wyspany. A dzisiaj po raz pierwszy dodatkowo nagrywaliśmy przepis w namiocie. Zawsze na wyjeździe można stosować dietę rozdzielną. Dziś na wyjeździe zrobimy deser. Racopy.
Zapraszam do oglądania filmu. Zapraszam Was, abyśmy razem zrobili racuchę. Będziemy potrzebować. Nagrywaliśmy przepis w namiocie, związany z dietą rozdzielną. Zobaczcie nasz drugi kanał. Tutaj będzie link do tego kanału w karcie na górze. Zapraszamy i polecamy tą dietę, ponieważ czujemy się bardzo dobrze i dzięki niej mogę podróżować. Kończy się nam już ten dzień. Zjedliśmy kolację. Była bardzo dobra. Agnieszka nagrywała przepis, jak już mówiłem wcześniej. Także teraz się odpoczniemy i pójdziemy spać. A jutro będzie ekstra coś ciekawego. Zdradzę Wam jedną rzecz. Zostańcie z nami. Zapraszam Was jutro na feratę. Tak, tak, dobrze usłyszeliście. Jutro w planie mamy feratę. Dobranoc. Wasze subskrypcje, łapki w górę i komentarze bardzo motywują nas do działania i nagrywania kolejnych filmów, więc zasubskrybujcie nasz kanał, dajcie łapki w górę, kliknijcie dzwoneczek, aby być na bieżąco. Piszcie komentarze, zadawajcie pytania, a my będziemy na nie odpowiadać. I do zobaczenia w kolejnym filmie.